audycja zawiera lokowanie produktu. Takie papuszki, nie rozłączki. Birds of a Feather. Billie Eilish w RMF FM. A propos takich przyjaźni, to na naszej stronie robicie wpisy, chwalicie się swoimi towarzyszami najfajniejszych przygód, kimś, kto jest z wami, nawet wtedy, kiedy nie idzie tak, jak chcecie. Ze mną Kacper. No, cześć i od razu proszę mów, o co chodziło w twoim wpisie. O naszą taką małą podróż pośluzną zorganizowałem wypad na morze, natomiast z racji na to, że to był już wrzesień, pogoda akurat była kiepska, lokal nie za bardzo się udał, to żona mogła być niezadowolona, ale myślę, że i tak była. Zauważyć, że się nie była. Masz złotą żonę, powiem ci, no to naprawdę pogratulować, ale z doświadczenia ci powiem, nie ma co tej cierpliwości i wyrozumiałości żony przeciągać do granic możliwości, dlatego na wzmocnienie planu, na lepszą organizację leci do ciebie dofinansowanie 500 zł. Super, dziękujemy bardzo. Proszę bardzo i jakąś szaloną wyprawę sobie zorganizujcie i bawcie się dobrze. Trzymaj się. Tak, zrobimy. Dzięki. No i pamiętajcie, podobne zmagania i historie, gdzie przyjaźnie i bliskie relacje są wystawione na próbę, możecie też oglądać w programie Azja Express na antenie TVN. Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano nadawcę programu Azja Express, właściciela kanału TVN. Reklama. Pani Basiu, mam pytanie.